Witam w kolejnym odcinku, kochani. Dzisiaj sobie odpowiemy na kilka pytanek, bo dawno nie było Q&A, więc uznałam, że zrobimy je w formie takiego trochę vloga. Będę robić różne rzeczy, w tym pojadę sobie w terenik na Wilbusiu sama, bo dawno nie byliśmy. Wilbur. Nice. O, będziesz szczotkę jadł ty. Pa. Pa. On będzie sam się je czyścił, proszę. Czyść. No. A, wiesz co. Nie wyczyści. Także zaczynamy. Karol, jakie tam pierwsze pytanie jest? Pytanie pierwsze. Kiedy będziesz chciała kryć haki? Kiedy będę chciała kryć haki? Ale żeś pierwsze pytanie mi dał. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ja się nie spieszę. I tak jak mówiłam, jakby ja się strasznie boję, że stracę akamadę, więc nie wiem. Ale może to się stanie w najbliższym czasie, albo nie w najbliższym, albo za 2, 3, 4 lata, za 5 lat. Nie mam pojęcia, ale chciałabym mieć pamiątkę po hakamadzie i po jej po prostu pięknym talencie do wszystkiego. Jakby ona jest strasznie kochanym koniem. Jakby nawet żal by było nie mieć rybaka po niej, także na pewno będzie. Ale kiedy, to też się dowiecie. Więc wszystko w swoim czasie. O! Omowie tutaj przyszło Nusiu się. Nie, kochanie? Ty jesteś jeszcze rybaczkiem. Co tam, że 7 lat kończysz w przyszłym roku, ale jesteś jeszcze rybaczkiem moim. To jak ja mogę cię kryć? No, właśnie. Dobra, Wilburek. Wilburek gdzieś ma. Nie wiem, gdzie on się tarzał, muszę go wyczyścić do terenu. Go osiodłamy zaraz. Planujesz na Halloween no. Jakiś rajd w przebraniu? Aha, czy planuję rajd w przebraniu, okej. Okay. Powiem tak. Może coś, jeszcze nic konkretnego nie planowałam. A czekaj, tak zrobimy, żeby nie było widać. Nic konkretnego nie planowałam, ale może to jest dobry pomysł, ten rajd w przebraniach. Więc zrealizujemy. Aczkolwiek na pewno nie wiem, w co jeszcze przebiorę konie. Chciałam hakamadę znowu pomalować, ale wiem, ile to jest kupę roboty po prostu przy tym malowaniu. Ona była raz na szkieletora pomalowana i naprawdę, kurde, ja ją potem myłam, szorowałam po tej farbie. Wszystko zeszło oczywiście, nie? Tylko no to jest czasochłonne malowanie tak samo. I zobaczymy zresztą, no. W Zaducha byli rok temu przebrani, nie? Chyba. Co ja już nie... Tak, Zaducha byli, no, Zaducha, co ja na hakamadzie skakałam. Ale dobra, no, fajny pomysł z tym rajdem. Więc w sumie czemu by nie? Zobaczymy, co się da zrobić. I nagrałem może film, a może jakąś parodię, jakbyście chcieli, taką jak sprzed 3 lat albo ileś, to tam Karol i Sejmonka w roli głównej razem ze mną braliśmy udział. To myślę, to by był kozak. I teraz by można było, wiecie, scenariusz taki lepszy i dłuższy zrobić. No to dajcie znać w komentarzu, czy rajd chcecie, czy wolicie taki właśnie filmik, scenariusz jakiś tam w roli z końmi oczywiście, w przebranych. Fajne pytanko. No. Jak ci się sprawdza siodło bezstrzelnicowe? Powiem tak, bardzo dobrze. Jakby jestem mega zadowolona. Jak już mówiłam, jest to model Heyene, ja nie wiem nigdy, jak to się wymawia, te nazwy, w rozmiarze 0, czyli odpowiada 16 cali, jeśli mam porównywać do takiego siodła klasycznego. I naprawdę, kurde, no dla mnie jest idealne, krótkie, nie za długie, na Wilbera też pasuje, zresztą na hakamadę tak samo. I jestem zadowolona, bo jak jedziemy 3-4 godziny, nawet 6 godzin w tym siodle, to jest po prostu, o, brudas. To jest cudownie, mega wygodnie, jakby to siedzisko top na rajdy jest. Na ujeżdżalni no, nie trzyma te siodło, bo nie ma klocków, nie? Więc trzeba po prostu się odnaleźć w tym siodle, potrafić się odnaleźć. Haki, czy mogłabyś go? Dziękuję. Ja lubię jeździć na okle, więc też lubię mieć taką, wiecie, przestrzeń tutaj, że nic mi nie trzyma. Także mi odpowiada to siodło, każdy musiałby sobie sprawdzić, przetestować, jak mu leży, siedzi. No i co, nie przekręca się, nie przesuwa się na szyję, w tył Wilberowi, cały czas śmigamy w tym siodle i naprawdę, no, jestem mega zadowolona, nie?
Planuję w Hakamadzie też kupić siodło rajdowe, ale zastanawiam się nad Ghostem i będę w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej testować siodło bezterlicowe Ghost, nie Haki, na Hakamadzie i zobaczymy, bo to siodło Ghost, ono ma panele, jest siodłem bezterlicowym, czyli terlica jest po prostu miękka, która się wygina, ona chce być w kadrze, która się wygina, nie, ale ma panele, więc jest bardziej stabilne, a Haki, no i trochę inszy ma grzbiet, Haki, znaczy ona teraz uda, jest, jak ona wygląda, patrzyła, ona zmienia maść na jakąś w ogóle, na jakąś, nie wiem, Burku, oj, Burek już ma gdzieś nas, dobrze, także zapinam i super, a jeszcze jakie pytanie, Karolak? Czym nagradzam konie, tak? R+. R+. Jak stosuję pozytywne wzmocnienia. Znaczy teoretycznie wszystko, co mam pod ręką, co mam kupione. Jak nie mam w sensie paszy albo marchewek, takich smakołyków dla koni, to po prostu zrywam trawę. No coś, co po prostu konie lubią i jedzą. Staram się też jakby, jak chcę pracować na wysokiej energii, przykładowo Sakmano z Liberem, to wtedy biorę ich paszę, ulubioną musli, to wtedy oni są mega zmotywowani. Jakieś tam trudniejsze elementy nagradzamy. A jak takie, wiecie, bardziej wyciszające, takie szczególnie z Wilburkiem, jak trenujesz, bo on tak spokojniejszy był, to polecam sieczkę albo trawokulki, bo wtedy koń żuje dłużej i się jest po prostu spokojniejszy, nie? No w przypadku Wilbera to częściej właśnie na trawokulkach go nagradzam. Nie, Wilburku? Ojej, kurwa, chysiu moja. Patrzcie. No, też was kocham. Mam ciągnik. Postoimy tyle, ile trzeba. A więc odpowiadając na twoje pytanie, jakby tak, i to o wiele, jakby nawet o połowę. Zależy w jakim województwie oczywiście ten pensjonat. Pryt, pryt, Wilburku, na co ty, Nusiu? Na co ty? Tam piesio idzie, zaraz pani tutaj ten przejdzie, wiesz? No, nie bój się. To jest o wiele taniej w stajni przydomowej, no bo odchodzą wam jakby koszty opieki nad koniem, bo wy się nim opiekujecie, no to wiadomo. Za siano sami sobie płacicie. Za kowala, a jak ktoś w ogóle już sam sobie werkuje kopyta, Wilburku, ojej, czy Wilburek się cofa? Co się dzieje, Nusiu? Co? Nie bój się pieska, nie bój się, no. Dobry jesteś, super. To co, galopik, Wilburku? Tak? Gotowy? Tak, dobry. Super Wilber. Bardzo ładnie. I pryt, 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 pryt. Dobry. Nagroda dla Wilburka za odwagę i za piękny galop. Mam nadzieję, że widać te ładne liście. Czy jeździłaś konno w jakiejś szkółce? Jeśli tak, to od czego zaczęłaś swoją przygodę z końmi? Jeździłam w szkółce. Jeździłam w szkółce. Bardzo, bardzo długo, dopóki ją nie zamknęli tak naprawdę i dopóki hakamady nie kupiłam. Coś w bucie mam, przepraszam. Ale co, Wilburku, kochany? Co tam widzisz, kochany? Autko? Bip. Ojejku, jaki ty jesteś normalnie piękny na tym tle żółty. Kochany, proszę cię bardzo. A więc tak, chodźmy do słońca, może będzie lepsza jakość, bo i tak tam się wybieramy. Zaczynałam i co prawda na moją pierwszą jazdę miałam Ontario, tak, Ontario tego od Simonki i jeździłam na nim, ojejku, jeździłam na nim na oklep, proszę, bo akurat chyba ktoś siodło wziął, coś takiego, a można powiedzieć, że to była moja pierwsza jazda konna, bo wcześniej to prowadzanki na kucykach. Tak pani na mnie patrzy i mówi, ty jesteś taka chuda, wysportowana, to w sumie dam ci na oklep, wsiądziesz. Wiecie, to i tak pierwsza jazda i ten. No, więc chwilę miałam mnie na ląży. Potem odpięła ląży i mówi, jak ty sobie tak dobrze radzisz, siedzisz na koniu, to idź sama, nie? I mi zaczęła tłumaczyć, jak się skręca i w ogóle.
Także zaczynałam jeździć w kółce na Huculach, Haflingerach, na fiordzie świętej pamięci, znaczy no jeszcze żyje, ale już niestety go nie ma, bo został sprzedany. Lopezie, koniu fiordskim, moja pierwsza miłość, jeśli chodzi o konie ulubione. I tak właśnie powstała miłość do koni fiordskich. I tak bardzo mi zależy, żeby mieć tam fiorda. Po prostu kocham ich wygląd, wszystko. Bardzo ładny wybórek. Proszę cię bardzo. Pokaż się. Ale tu pięknie. O kurde, jak tu pięknie. Aż muszę nagrać. Filmowym. Ja, patrzcie to normalnie. Cudownie. Jak to jest, że moje konie są tak spokojne, jak na nich jadę, a nauczyłam ich dębować. Słuchajcie. Dębowanie, teoretycznie każdy koń potrafi dębować, więc to nie jest tak, że jak nauczycie tego konia, to on będzie dębował was za każdym razem. Po prostu trzeba bardzo dobrze tą sztuczkę odseparować, sygnały, i dobrze ją wzmocnić, tylko na ten jeden sygnał, a nie tak jak koń sobie kiedy chce. Więc to jedno, a dwa, jeżeli koń wam dębuje, to dębowanie po prostu jest formą też ucieczki. Jeżeli koń naprawdę jest zestresowany bardzo, to wtedy zaczyna dębować na człowieka. Także to już jest problem behawioralny do rozwiązania. Spokojny koń nie dębuje i na pewno, jeżeli go tego nauczycie dobrze, to też nie będzie tego w cudzysłowie wykorzystywał, jak niektórzy mówią, ale to nie jest wina konia, tylko bardziej ludzi, którzy nie potrafią nauczyć tej sztuczki. Dlatego trzeba po prostu z głową się wziąć za tą sztuczkę i dobrze ją wzmocnić na ten jeden dany sygnał. Tak, o, czekajcie, ja wam pokażę. Cześć, burek, no. Hop. No. O, właśnie. I to jest ten sygnał, nie? A teraz go poproszę w ruch naprzód. No. Dawaj. Proszę bardzo. I to jest właśnie odseparowanie dobrych sygnałów, nie? Więc jeżeli nie jest proszony, no to po co on ma to robić, jak jest spokojnym koniem, nie ma żadnych jakichś problemów, nie ma złych stosunków do człowieka, nie łydburek, jest naprawdę kochanym misiem, więc nie ma powodu, żeby on to robił nie na sygnał. Zresztą na obozie w stajni Podolin był, kurde, modelem, każdy mógł sobie usiąść na nim i zrobić sobie fotkę z Wilberem na Wilberze dębującym. I to był mega fan. Pozdrawiam wszystkich z obozu i mam nadzieję, że będziemy się widzieć za rok. Dobra, znowu masz luz. Bo jak widzicie, wsiadam na galop i zsiadam nagrodę dla Wilbusia, że naprawdę jest bardzo grzeczny. I chciałabym to mu wzmacniać. Dobry. Dobrze. Nie no, ty to jesteś kochany, naprawdę. A kolejna pytanko brzmi, czy myślałam kiedyś o założeniu swojej hodowli? Nie. To się... Miałam wizję, jakby miało to wyglądać. I szczerze, jakby ja się do tego nie nadaję, bo ja się przywiązuję do koni jak do rodziny po prostu. Ja traktuję no jak swojego przyjaciela, no po prostu nie wyobrażam sobie potem oddać komuś innemu. I Busiu, a co to było? Chodź, nie wyobrażam sobie oddać komuś innemu mojego przyjaciela, czy no kurde, no nie wiem jak to inaczej nazwać. Tylko się nie tarzaj, Wilber. Tylko proszę się nie tarzać. Jedź sobie, ale się nie tarzamy, dobrze? Dziękuję. O, nie, nie. Uj, burku, no wiedziałam, że się będziesz tarzać. Nie tarzamy się, dobrze? Smaj. Proszę. Ja w sumie z drugiej strony, dobra, jak chcesz, to niech będzie. Jeżeli chcesz się wytrzepać z tych emocji, to ci pozwolę, ale bez siodła, dobra? Bez siodła możesz. Ale z siodłem nie ma takiego numeru, dobra? Chodź tu bliżej. Super.
Także, no po prostu nie. Super. Co, już? Okej, dobrze, proszę. O jajku. No dawaj. Super. Pięknie. Na drugą stronę się wdarzył. Dobrze. Poza tym jeszcze, żeby oddać komuś wiadomo, no to też jakby ja, jakby pani nie sprzedawała, bo ktoś nie sprzedawał Wilbera Szakwa, to bym nie mogła ich kupić, logiczne, nie? Ja zdaję sobie sprawę, że hodowla po to jest, żeby innych ludzi jakby uszczęśliwać, żeby szukali swojego przyjaciela drugiego w ogóle. Ale ja jako ja bym nie mogła być hodowcą. A po drugie, no ciężko by było się rozstać z tymi drzewakami. I jeszcze, jakby się coś stało, albo klaczy, albo źrewakowi, albo by nie przeżył, nie, co nie na moje serce po prostu. Ja jestem za bardzo wrażliwym człowiekiem, żeby tak właśnie super, żeby tutaj działać w takich rzeczach. Ja wolę prowadzić rajdy konne, mieć garstkę swoich koni na wieczność, ewentualnie źrebaczki po nich na pamiątkę, wiadomo. I tyle, nie? Ale tak, żeby hodować, sprzedawać i to ryzyko podejmować jako hodowca, jakby ja podziwiam hodowców i naprawdę wielki sztos. A Wilburek się kręci prawa, lewa, a już nie wie, co chce jeść. Czy brzozę, czy trawkę. Już nie wiem, Wilburek. No, wybieraj, co chcesz jeść. Super, huczu. Możecie mi powiedzieć w komentarzu, jakie filmy was interesują, bo jakby po prostu ja się nie dogadam z wami chyba. Ale piękne brzozy. Jezu, przepraszam, przerwałam, ale normalnie. I tam ja, ale piękny tu jest. Na zdjęcia trzeba przyjechać, wow. No, więc tak, wracając. Możecie mi powiedzieć, jakie filmy nagrywać, czy vlogi, czy nie vlogi. O, jakieś uchomorki. Tak, bardzo ładnie. Super. Ha! To jest magiczny guzik dla Wilbera. On wie, że jak zrobię... O! To znaczy, że dobrze coś zrobił. I zaraz dostaje nagrodę, nie? Więc jakby kliker to jest game changer. No przysięga po prostu... Możecie zamrozić każdy ruch u konia, nie? Nauczyć z łatwością konia siadać, leżeć, pierdnąć, kurde, nie wiem co jeszcze. Nie, no super, dzieciom żartuję. Urku, mógłbyś zostawić trzemię? Dziękuję. Dawaj, idziemy. A, super, huczu. Tędy. Mogę Wilburka wziąć, kurde, w teren samotny, na halterze. 4-letniego huczuła, kurde, przypomnę. I jakby on nie będzie nic odwalał. To jest coś pięknego. Wiadomo, że lekko się stresuje, bo widać po nim, że przyspiesza, trochę zwalnia. Ale nie jest jakieś to w ogóle nie, że do zatrzymania, że nie skręca, że buntuje się, że mi, nie wiem, kopie, dębuje czy cokolwiek. Absolutnie. Nawet mogłam go poprosić o dębowanie, kurde. I to zrobił ze spokojem. Więc naprawdę, no to świadczy o tym, ile tutaj żeśmy pracowali, nie? Tak naprawdę, ile poświęciliśmy czasu, żeby zdobyć więź tą naszą, ja, Wilber. Bo to był naprawdę wyczyn, powiem wam szczerze, było trudniej niż z Hakamadą, jak mam być szczera. Tak, bez zastanowienia. Saki było łatwiej, bo ona po prostu, ona delikatna na presję, wiecie, ona taka, co poprosisz, to ona zrobi. Ja się tam, wiecie, ma swoje zdanie, ale to nie jest typu, że zaraz, nie wiem, do widzenia, kurde, nie zrobi i koniec, a Wilber tak potrafi, nie? Prot. Może dlatego, że naprawdę te prymitywne kuce w szczególności po prostu mają bardzo, bardzo silną, super, bardzo silną swoją, jak to powiedzieć w ogóle, samowolę? O właśnie, takiego słowa mi chyba brakowało, no, że z nim trzeba się dogadać i albo kochasz hucuły, fiordy, koniki polskie itp., albo je nienawidzisz, po prostu. Nie ma nic pomiędzy, jakby z tą rasą całkowicie trzeba inaczej się obchodzić. Prot. Super! Bardzo dużo trzeba je nagradzać, chwalić, czekać na nich, żeby przemyślały, prosić ich też trzeba czasami bardzo dużo razy. No, a z Hakamadą, no z Haki nie. Więc ta jest różnica. Prot. Super, bardzo ładnie, już schodzimy z góry.
Kochani, odpowiem wam na jedno z najbardziej was nurtujących pytań, powtarzających się po prostu na każdym kafelku, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nowe osoby po prostu dochodzą i pytają, a mianowicie, ile lat ma Hakmana, ile lat ma Wilber, jakie są rasy, także przy państwa odpowiem. Burek, oto ten delikwent jest rasy huculskiej. Ma on 4 lata, urodził się 11 marca 2000. Czekajcie, muszę pomyśleć, 2020 roku. Tak, dokładnie. Jest maści Slogliados Rokatej. Przejdźmy więc do tego umrusanego konia. Ten umrusany koń to jest Hakamada. Hakamada lat 6, rasy trakeńskiej. W tym w księdze ma wpisane, że jest Wielkopolska, dlatego że nie mieli w bazie danych jej ojca. A możecie sobie sprawdzić, że jest czysto trakeńska i cały rodowód to są konie trakeńskie. I co? Jest maści Gnianej. Jest urodzona 20 kwietnia 2018 roku. Czyli tak, będzie miała 7 lat w przyszłym roku. Ja nie wiem, gdzie to zleciało, ale po prostu tak. I Haki, wiadomo, zazdrosna, starsza siostra zazdrosna o mnie. No, z racji tego, że dużo z nią przeżyłam i jakby no, jest moim pierwszym koniem i 3 lata, kurde, ile ja byłam z nią? 3 lata, zanim kupiłam Wilbera jej do towarzystwa, no i teraz właśnie mam 2 koniki. O, patrzcie, patrzcie, widzicie tego szczura? Widzicie? A po prostu ona udaje tylko, ona tylko udaje, nie? A więc kochani, takie krótkie Q&A, więc śmiało jakby możecie zadawać pytania też tutaj pod komentarzem. Wykorzystam je najprawdopodobniej w przyszłym Q&A, które może zrobimy za pół roku, za rok, kto wie, jak chcecie. No. Zostawiam koniki już i udaję się do autka.